Hej kochani, witam was w kolejnym filmie. Jak widzicie, mam na sobie koszulkę z naszego sklepu. Takie teraz będzie promo. Hej, śliczna. Uwielbiam się w tym kolorze. Uważam, że naprawdę ładnie wygląda. Także jak lubicie miętę, to możecie sobie kupić. Będzie ładny na wakacje i będzie pięknie pasował do każdego, do opalenizny. Super sprawa wakacyjna. I wybrałam ten kolor właśnie po to, żeby był na wakacje. Dobra, ale nie o tym dziś. Dziś będzie haul kosmetyczny, nowości. I w sumie wszystkie kosmetyki, które wam pokażę, to będą nowości. Na koniec będę mieć też dla was fajne rozdanie, więc zostańcie do końca. Wszystkie rzeczy, które wam pokazuję, są z kosmetyków z Ameryki, bo to jest haul właśnie od nich. Mają naprawdę dużo nowości na stronie. I chyba z 2 godziny tam siedziałam, zanim wybrałam sobie wszystko, co chcę wypróbować. Pierwsza rzecz to chusteczki. Wakacje zawsze mi są potrzebne i tutaj akurat nie wiedziałam, że będą akurat pakowane po 3. Marka Purex Visage i mamy taką opcję Deep Cleanse. Mamy też opcję Exfoliating, czyli złuszczające i 3 w 1. Także takie chusteczki, zabieram jedne z nich na wakacje. Moim zdaniem trzeba na wakacje mieć chusteczki oczyszczające. Na jakikolwiek wyjazd, nawet jak jedziecie gdzieś samochodem w dłuższą podróż, trzeba ze sobą zabrać chusteczki mokre. Dalej mam 2 wersje suchego szamponu i to są nowe wersje zapachowe. No i tyle, nie, tutaj nie, on nic więcej nie robi, bo teraz jest też dużo produktów Batiste takich, które na przykład unoszą nasady, czy mają jakieś wykończenie. To jest zwykły suchy szampon. Zaraz zobaczymy, jaki ma zapach. Rzeczywiście orientalny, trochę cytrusowy, ale bardzo świeży. Fajny zapach. Właśnie tutaj jest napisane, że ma taki urzekający zapach. I druga opcja zapachowa to jest Sweetie. I mamy tutaj takie matrioszki ruskie narysowane. Zobaczmy, jak będzie pachnieć. Ale słodki zapach. Przepiękny zapach, słodki. Nawet ukaże mi się z jakimiś perfumami. Bardzo fajny, słodziutki zapach. No, fajny. Ten zdecydowanie bardziej mi się podoba, chociaż oba są fajne. Jak wiecie, ja uwielbiam Batiste, że te będą moimi nowymi na wiosnę. I nie wiem, czy widzieliście, na pewno wam pokazywałam, ale wam jeszcze raz pokażę, bo już to opakowanie trochę rozerwałam, ale zapakowane to wszystko przychodzi tak, na takich kartonowych podstawkach i mocno zafoliowane. To jak mówiłam, rozerwałam, także wszystko przychodzi nam zapakowane razem. Na wakacje, na wyjazd zamówiłam też Travalo. Nigdy nie miałam Travalo, oni kiedyś mi wysłali właśnie jeden pojemniczek do spróbowania, natomiast nigdy do mnie nie dotarł, także moje pierwsze Travalo. I mam w wersji Ice, fioletowej. Wzięłam taki kolor, żeby łatwo było znaleźć w torebce, nie było to drogie. Przelewamy tutaj swoje perfumy, żebyśmy nie musieli zabierać całej butelki na wakacje. Super opcja, także na pewno z tego skorzystam. I znajdziecie na kosmetykach z Ameryki w różnych kolorach, także zaopatrzcie się przed wakacjami. Dalej na wakacje zamówiłam sobie taki zwykły dezodorant, antyperspirant Adidas Intensive Cool and Care. Był bardzo tani i w ogóle teraz znajdziecie też dużo kosmetyków z DAF, dużo takich bardzo drogeryjnych kosmetyków, które normalnie dostaniecie w drogerii, a przy okazji takich zamówień, jak zamawiacie na przykład jakieś podkłady, możecie też sobie zamówić zwykłe kosmetyki do codziennej higieny. Bardzo ładnie pachnie, ale prawie niewyczuwalny, delikatny zapach. Naprawdę fajne. Do pielęgnacji zamówiłam też masło z The Body Shop, ponieważ moje malinowe się skończyło niestety. To pachnie jak jogurt. Jak jogurt dosłownie. Cudownie pachnie. Mniejsza pojemność to jest 50, zabieram ze sobą też na wakacje. To wszystko właśnie wybierałam pod kątem moich wakacji. Kolejny kosmetyk też pod kątem wakacji. 3-minutowa maseczka Beach Mate z Aussie, ale pachną te kosmetyki. Później ten zapach zostaje na włosach. Też bardzo je lubię i to jest akurat do włosów zniszczonych i rozjaśnianych. Ja takich włosów nie mam, ale i tak ich maseczki świetnie mi się sprawdzają. I tu mam pojemność 75 ml. Bardzo fajnie. Do włosów zamówiłam sobie też nowość z Chi, to jest Tea Tree Oil, to jest serum do włosów. Ja lubię te jedwabie z Chi, kilkakrotnie już miałam, ale tej opcji jeszcze nie miałam. Mam nadzieję, że nie będzie pachnieć mocno drzewem herbacianym, tak wiecie, bardzo intensywnie. Ale pachnie, ale delikatnie, fajnie. Jak zwykle używamy tylko odrobinki, no czuć ten zapach drzewka herbacianego. Takie serum możecie używać przed prostownicą, przed lokówką, kiedy macie poplątane włosy. Ma bardzo dużo zastosowań, także warto mieć. Jak pytacie mnie też, co na puszące włosy, to właśnie możecie też zabrać ze sobą do kosmetyczki takiej podręcznej. Nie zajmuje dużo miejsca, naprawdę fajny kosmetyk. Następna będzie paletka cieni The Nude. Też pomyślałam, że może zabiorę ją na wyjazd. Nie będę tachać moich drogich paletek. Trochę mi ich szkoda, także zamówiłam tę paletę. Jeszcze jej nie miałam. Nie wiem, czy ona weszła do nas do sprzedaży, czy nie. Dajcie mi znać. Widziałam na filmach u Amerykanek i zamówiłam ją właśnie z myślą o wakacjach. To, co mi się nie podoba, to, że te kolory są bardzo do siebie podobne. Na przykład te na dole. Widzicie? Nie ma między nimi różnicy. W każdym razie zamówiłam, żeby mieć na wyjazd. Zamówiłam też
kółko z Kryolanu i kosmetyki Kryolan znajdziecie już, Kryolan znajdziecie już na kosmetykach z Ameryki. Znajdziecie całe palety korektorów, różnych zestawów, pudry, korektory, no co sobie tylko wymarzycie. Jest to marka profesjonalna do makijażu. Ja z tą marką zetknęłam się na targach kosmetycznych i właśnie tak ich kojarzę. I tę paletę korektorów zamówiłam sobie, żeby zrobić Wam instatest, takie malowanie na klauna i zobaczymy, czy faktycznie ma to sens, czy nie ma to sensu. Także myślę, że fajna nowość. Jak wiecie, zielony korektor używa się na zaczerwienienia, fioletu używa się na różne naczynka. Pomarańczu czy czerwieni używa się pod oczy, żółty tak samo. Są to podobno bardzo mocno kryjące kamuflaże, więc zobaczymy. Zrobię test na żywo. Byłam bardzo ciekawa. Paleta jest bardzo ciężka, więc tego kosmetyku jest tutaj dużo. Teraz pokażę Wam z bliska, co jeszcze zamówiłam. Z Kryolanu zamówiłam sobie też Lip Fix. I to jest taki preparat, który nakładamy na naszą pomadkę, żeby pomadka się długo trzymała. No, żeby była nie do zdarcia po prostu, także no musiałam tego spróbować. Dawno się na coś takiego czaiłam, ale jakoś nigdy nie zamówiłam, bo te kosmetyki były zwykle ze Stanów i były bardzo drogie, także znajdziecie w sklepie na kosmetykach z Ameryki. Mam też kredkę z Art Deco do brwi i kolor to jest 3. Jestem jej bardzo ciekawa, zobaczymy jak się sprawdzi, na pewno w jakimś Get Ready With Me jej użyję. Jest to kredka tradycyjna. I zamówiłam też taką paletę z Mua do ust. I to się nazywa Paintbox Multi Shade Lip Palette. Tu akurat mam odcienie Beige Nude and Honey Browns. Teraz jak wiecie, te kolory wszelkie brązowe na ustach są bardzo, bardzo modne. I paleta wygląda tak, faktycznie brązowe i beżowe odcienie. Jak widzicie, są też pędzelki. Jestem ciekawa tej palety. Tutaj mamy duże lusterko. Powiem Wam tylko, że jakość jest taka średnia, jeżeli chodzi o palety. Lepiej wykonane są palety ze slika, no ale wiadomo, że są też droższe. I była też paleta bardziej różowa. Zamówiłam też takie narzędzie, nie pamiętam jak to się nazywa, coś tam graf. Ale stylograf, jeżeli się nie mylę. To jest takie narzędzie do malowania cienkich wzorków na paznokciach. Tu wygląda jak długopis. A kiedy ściągniemy, to jest po prostu pióro. Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem jak się używa. Widziałam w kilku tutorialach na YouTubie, ale muszę zwrócić na to uwagę i spróbuję pomalować jakieś wzorki. Ale stwierdziłam, że muszę to mieć, bo teraz wybrałam kilka rzeczy właśnie do zdobienia paznokci i że to mnie nie może ominąć. Zamówiłam też 3 odcienie syrenki na paznokcie. Nie wiem, czy widzicie tutaj różnicę. Jeden jest bardziej złoty, drugi bardziej srebrny, a ten trzeci oczywiście bardziej wpada w pomarańcz, taki koral. I one były strasznie tanie. Takie opakowanie starczy Wam na bardzo długo. Natomiast cena to nie pamiętam jaka była. Podlinkuję Wam wszystko na dole, sobie zobaczcie, ale było to bardzo, bardzo tanie. I zamówiłam też folię z efektem szkła. I to jest zupełna nowość dla mnie. Wyglądają tak, wycina się z tego malusieńkie kawałki, które przyklejamy na paznokcie i na pewno kolejne moje zdobienie z semilakiem to będzie właśnie z tymi foliami. Zobaczcie, jakie obłędne są te folie, jakie piękne. Dostaniecie naprawdę pełen wybór tych folii, a ta jest w ogóle już najcudowniejsza, chyba tej będę używać teraz. Coś pięknego, czy na różowy lakier, czy na niebieski. Po prostu wycinamy kawałek i wtapiamy w nasz lakier, czy to hybrydowy, czy zwykły i pokrywamy grubą warstwą topu. Wspaniałe są te folie, naprawdę, nie mogę się doczekać, żeby je wypróbować. Tu mam jeszcze taki może drobiazg z Kryolanu, ale drobiazg, nie drobiazg. To jest taki wacik, który możemy wykorzystać przy tej metodzie baking, kiedy nakładamy sobie puder transparentny na twarz. I jest bardzo miły, powiem Wam, że z takim miłym wacikiem to się jeszcze nie spotkałam. Bardzo fajna struktura, także na pewno będę go używać właśnie do utrwalania pudru pod oczami. Kochani, dziękuję, że zostaliście ze mną do końca i dla wszystkich, którzy zostali, mam dla Was teraz rozdanie. Mam Wam do rozdania 3 zestawy, takie niespodzianki wybrane przeze mnie, rzeczy do zdobienia paznokci. I rozdanie będzie bardzo, bardzo proste. Opiszcie mi na dole w komentarzu, jakiego zdobienia chcecie spróbować w te wakacje, a ja wybiorę 3 najbardziej kreatywne komentarze i nagrodzę po takim zestawie. Nie piszcie mi natomiast swojego maila, ponieważ ostatnio wkradły się różne boty, dostawaliście od jakieś dziwne maile, także nie piszcie swojego maila, ja się do Was odezwę jakoś przez YouTube'a i z Wami skontaktuję, żeby pozyskać Wasz adres do wysłania nagrody. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, to zostawcie kciuki w górę i wszystkie linki do wszystkich pokazanych dziś rzeczy znajdziecie na dole. Pamiętajcie, że na kosmetykach z Ameryki często rzeczy pojawiają się w limitowanych edycjach, w limitowanych ilościach, więc bierzcie póki są, bo później znikają. A informacje o wszystkich zniżkach, konkursach i rozdaniach znajdziecie na ich Facebooka i to też linkuję Wam na dole, żebyście zawsze mogli sprawdzić i być na bieżąco, jak na przykład jest darmowa wysyłka. Kochani, to już tyle, widzimy się w kolejnym filmie, pa, pa.